tym się handlowało. To znaczy, proszę. Co się namęczym, co się natrudziem, ręce se spoczym, kołnierzyki z brudziem, a krawata z jawną zacznie możem. Tu amerykańska automata do zawiązywania krawata. Co w sklepie kosztuje 2,5 zł, my za 1,50 groszy. Brat, wybierać, dobierać, pobierać za 1,50 groszy. Co się patrzysz, frajerze? Nie było zdarzenia, żeby ktoś coś skorzystał z patrzenia. Za 1,50 groszy. Podchodzi taki chłopak, 8-10 lat temu. Tu się sprzedaje, tu się kupuje, odejdź, Merkaczu, bo cię opluje. Jeden zjechał. Drugi. Amerykańskie bomby atomowe produkowane w Warszawie na sznurkach. Można zabić teścia, teściową. Oczywiście nie chorą na głowę. Można mówić to i owo, ale najgorzej zacząć z teściową. Albo teraz jeszcze trzecia rzecz właśnie z tego handlu na szmurkach. Ancur, wie pan co to jest? Nie, to jest garnitur. No, że garnitur tak powiada. Takie szycie, wyśmienicie, 4 lata przenosicie, gdy na gwoździu powiesicie. Drobny żwirek przepuszcza wody, ni kropelki. 45 rok. Ja chodziłem wtedy do 6 do 7 klasy. Do 6 klasy i do 7. I proszę pana, a mój tata pracował w tramwajach przy odbudowie tej remizy, już byłem tak zwany tej tramwajowej, za bochenek chleba dziennie. I 600 zł. Tyle wynosiła pensja taty, mojego taty. Ale tam byli tacy tramwajarze, którzy rezygnowali z tego chleba. Proszę pana, kupowałem od nich chleb. Ile się dało? Najmniej 10, ale tak 12 do 15, do 20 bochenków. Ile potrafiłem udźwignąć, wie pan? To przynosiłem ten chleb w worku już. Na bazarze u mnie czekali, a ja na każdym bochenku zarabiałem złotówkę albo półtory. No to wie pan, 10-15 zł, no to znowu dwa bochenki chleba, wie pan, to starczyło na coś tam. Ale ja już chodziłem do szkoły, proszę pana, i faktycznie handlowałem tym chlebem. Na szmulkach, jeszcze z przedwojennych czasów te szmulki, proszę pana. To były takie słynne te właśnie w tych szmulkach, właśnie to co Wiech mówił, proszę pana. Proszę szanownego zbiegowiska, opowiem wam detalicznie, jak spędziłem w czasie w Wielniczu. Nazywali mnie Max Lewa Prosta, bo proszę pana, taki był przypadek, że powiedzieli mi chłopaki, wiedzieli, że ja byłem trochę taki bystry, spryty i powiedzieli mi, że tam jest taki kolega, imienia nie pamiętam, nie będę strzelał, że on by chciał ze mną trochę poszparować. Ja mówię, no to dobra, wie pan. No i po lekcjach, wie pan, tam nawet na tej świetlicy zostaliśmy, wie pan, rękawice dali, no i zaczęliśmy trochę boksować. I tak nieopatrznie, jak go trzasnąłem, tak padł, tylko kiknął jak świnia, że piknął i padł, no. Okazało się, że to był wicemistrz New Yorku Warszawy, czyli on już ponad 2 lata, 3 lata. A ja byłem świeży tyle, że tam żeśmy szparowali trochę, no to, to w tej szkole, wie pan. O, zwierzenia emeryta, zwierzenia piwosza, wróżby emeryta. Pana wracał z balu maturalnego, wtedy pracowałem na żeraniu jako personalny. Tak odcinkowy, na takim odcinku. I proszę pana, i nawet do tego stopnia, że taką lampę, takie jak to są klosze uliczne, wie pan, takie lampy, to ja z tej lampy zamontowałem w niej taką żarówkę, proszę pana, 500, a ja sobie zrobiłem z tej lampy lampę wojskową. I tą lampą błyskową robiłem zdjęcia na balu maturalnym, bo przecież nie było kiedyś fleszy, nie było innych, wie pan. Wracałem właśnie nad ranem i ten kolega, to znaczy jeden z moich przyjaciół, z którym chodziłem do szkoły podstawowej, zastawił mnie, ale to tak, wie pan, ciekawie wyglądało, że tak. Ja wysiadam z tramwaju,
i idę. I tak, przede mną idzie jeden, za mną idzie drugi, a po drugiej stronie Piotra Skargi idzie trzeci, we trzech. I, a to wtedy założyli, pierwszy raz założyli te lampy te gazowe. Wie pan, na Piotra Skargi to wielka sensacja była, bo na pierwszej z tych uli założyli lampy gazowe. I proszę pana, i ja idę tutaj, i ten się zatrzymał, to i ja się zatrzymałem. To i ten się zatrzymał, i ten. I mówi, Max, pękasz? Bo to, wie pan, Makowski to miał swoją ksywkę na targówku Max. Wiesz, Max, pękasz? Ja mówię, nie. A miałem scyzoryk taki, wie pan, nosiłem zawsze scyzoryk. I proszę pana, jakim scyzorykiem tak pykałem. Mówię, dwóch pierwszych to załatwię, a chyba, że trzeci, jak będzie bystry, to mnie załatwi. I proszę pana, i tak. To tak ze trzy razy zatrzymywaliśmy się pod tymi lataniami. Ten się zatrzymał, to ja się zatrzymałem. Ten się zatrzymał, ale to tak, wie pan, 10-15 metrów przede mną. Prawie do domu doszedłem, zatrzymałem się i ten zeszedł. I w końcu, wie pan, poszedłem do domu, oni mnie odpuścili, nie atakowali mnie we trzech. Na drugi dzień wychodzę, siemasz Max, i wiesz, rozeszło się, wie pan. Czyli oni mnie nie zaczepili, w dzień ja ich nie zaczepiłem, ale w nocy jakby się trafiły, to wie pan. A widzieli, że coś niosłem, a ja niosłem, bo ta lampa to duża była taka, wie pan, ta lampa i aparat, wie pan, no to myśleli, że coś tam trafił. Parę razy się chowałem, ale później powiedziałem, że mnie nie dorwą, a jak ja ich złapię, to pojedynczo mówię do tego. No to miałem takie zajście i to z tymi, od strony Wicentego. Byli cwaniaczki, że pana... od strony Wicentego, od strony Radzymińskiej, na przykład, no nie wiem czy się nie narażę, bo to może jeszcze żyją, proszę pana, tak zwani bracia Aniołki, które, wie pan, Anioł Koszczaki, którzy, proszę pana, za okupacji to, wie pan, to chodzili na gigant, znaczy, to głównie to na węgiel, wie pan, na wagony, tam dwóch zginęło, później tam w Cenio, proszę pana, później tam Bąbel, Rynio, wie pan, to z Targówka. Natomiast, wie pan, od strony Radzymińskiej, o bracia Labesy. A teraz, jak dwa lata temu przystąpiłem do tych emerytów, to na powitanie to im taką rzecz powiem. Wróżby emeryta. Proszę szanownego zbiorowiska, oglądając państwa z bliska, detalicznie wam wyłożę, co was w życiu spotkać może. Pan, na przykład panie Heniu, może siedzieć tylko w cieniu, chodzić wolno, mówić cicho, a poza tym niech to licho, czy musimy w tym sposobie mówić tylko o chorobie? Bo ja na przykład, co chcesz mów, prawie jak ryba jestem zdrów. A że coś tam w boku strzyka, że się oko nie domyka, że po prostu mam zawroty i ze słuchem mam kłopoty. Doprawdy dobrze się czuję, patrzę, słucham, spaceruję, a poza tym jestem chwat na te swoje 85 lat.